Nie, nie trzymam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Andrzejek nie dojechał. No, zachęcamy w każdym razie, zapraszamy wszystkich. I zachęcam, żeby dołączyć do naszej grupy, bo to zawsze raźniej w grupie i tak dalej. Jest tu wiele grup. A dodatkowo latem chyba potrzeba więcej kluby. Tak miałam właśnie powiedzieć, że jest większe zapotrzebowanie z uwagi na to, że ludzie są na wakacjach. No i mamy wypadki. Ludzie też jeżdżą szybciej, sporty uprawiają. Tak. No jak to w lecie, prawda? Brawura, wakacje. I potrzebna jest krew. Tak, i dlatego zachęcamy. Wszystkich zachęcamy. Jest to bardzo miłe przeżycie. Kiedyś oddawałam sama, a teraz zdecydowanie bardziej lubię w grupie. Jest taki jakiś inny klimat. Lepszy. I nie bójmy się. Nie boimy się, nie. Jest wesoło. Zawsze jest to moment do spotkań, prawda? Mhm. Pani Bożenka ma tutaj też ekstra godziny. Mówi, że dużo pracy mają w wakacje. Bo są polskie pielęgniarki tutaj. Tak, o, absolutnie. Nawet więcej niż jedna. Panią Bożenkę już znamy tutaj. Tak jest, z poprzedniego filmu. Tak. Andrzej Zaranek. Tutaj dzieciaki przyszły kibicować Marcie. Tak jest. Z Australii. Z Australii? Przyjął, o, tak. O, naprawdę? Tak. Podłączona już jest. No, o. Super. Taka mała próbka jest, widzisz? Aha, jest taka mała próbka na testy. I jak było? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze, tak. Miło było poznać. Miło. To Pani Bożeno, lato, a i co? Ruch chyba w interesie jest. Bardzo jesteśmy zajęci. Wdzięczni jesteśmy wszystkim. Niesamowite. Ja te 24 lata pracuję, nie widziałam jeszcze takiego lata. Jest bardzo. Że tyle ludzi oddaje krew. Bardzo jedna. Fajnie, bardzo fajnie. Ale chyba to jest też dbamy o siebie. Na ten challenge, nie? Bo jakiś jest challenge tutaj widziałam, że jesteś tam pracodawcy organizują. A to my nie. Tak? My nie. Grupy, przychodzą grupy, gdzie tak przyjaciół jak wy właśnie. TV, yes. We are encouraging other people. Very good. Yeah. Co się czuje, jak się oddaje? Nic się nie czuję. W sensie bólu, ani żadnych jakichś takich fizycznych, fizycznych... No ale co? Jakieś drętwienie, pocenie się słabo? Nie. Po prostu się siedzi wygodnie na fotelu i resztę wszystko się samo robi. Czuję się fantastycznie, no nic się nie zmienia. Czuję się lepiej po niż przed. Czuję się lepiej po. Bo komuś się może przydać, nie? Mhm. Czyli co, to jest pierwszy raz, będą następne? Będą następne.